Tytuł Jezus Chrystus. Na kanale Egzorcyzmy Polskie pokazał się film pana Pawła Kostowskiego zatytułowany Byłem w sekcie. W tym filmie autor przedstawia swoje zarzuty pod adresem księdza Łukasza Kadzińskiego, który miał być liderem wspólnoty, duszpasterzem wspólnoty, w której pan Kostowski miał doznać rozmaitych krzywd. Ja w miniaturce, może od razu od tego zacznę, wzięłam w cudzysłów słowo tradycyjny, ponieważ moim zdaniem pan, który jest autorem filmu, nie dość jasno udowodnił, że rzeczywiście wspólnota, która początkowo miała być wspólnotą charyzmatyczną, stała się wspólnotą, o której on mówi, skrajnie tradycyjną czy skrajnie tradycjonalistyczną. A wiem to, ponieważ w komentarzu pod własnym filmem w dyskusji pan Kostowski powiedział, że ksiądz Kadziński sprawował tridentinę raz w tygodniu w niedzielę, a poza tym no, było sprawowane novus ordo w tygodniu. No więc jeżeli członkowie tejże wspólnoty na mszę katolicką chodzili raz w tygodniu, a poza tym uczestniczyli w nabożeństwie w rycie pauliniańskim, no to przepraszam, ale trudno tutaj w ogóle mówić o tradycjonalizmie. I jakby w treści filmu niestety nie ma żadnych argumentów pokazujących, na czym ten tradycjonalizm miałby polegać. Film, powiem szczerze, znaczy zawiera poważne zarzuty, natomiast jest niestety dość ciężki w oglądaniu, ponieważ pan Kostowski po prostu de facto czyta pismo skierowane do władz kościelnych, pismo, w którym właśnie przedstawia te swoje zarzuty. Tam są nieliczne przebitki, no jest tam właśnie trochę zdjęć, na których widać wspólnotę i to jest tyle. Co nie zmienia faktu, że uważam, że film jest ważny i oprócz tego, co dzisiaj powiem, znaczy po prostu przedstawię te podstawowe zarzuty, to chciałabym powiedzieć, że jutro pojawi się film z serii Churchologia, w którym spróbuję podjąć temat, jak tego typu skargi należy zgłaszać, bo jednak także po tym, co zrobił pan Kostowski, widać też no, dużo takich pomyłek, które oczywiście no, nie wynikają z winy autora, tylko z tego, że no, w Polsce tak wygląda, a nie inaczej, edukacja religijna, że ludzie nawet nie wiedzą, jak pewne kwestie formalne powinno się załatwiać, a to jest rzecz, której rzeczywiście, myślę, że na przykład na poziomie szkoły średniej można by się spodziewać, że to się pojawi na katechezie. Bo jak to jest, że jakby katolicy nie są uczeni na ten temat, jak funkcjonują instytucje kościelne. Jak najbardziej to powinno być część edukacji. Ale teraz przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz, która może budzić wątpliwości, to że sam film jest zatytułowany, że byłem w sekcie. Czy można jakiejkolwiek wspólnocie, czy jakiemukolwiek ruchowi katolickiemu stawiać taki zarzut? Moim zdaniem jak najbardziej. Zwróćmy zresztą uwagę, ile w ostatnich latach było różnego rodzaju skandali i jakby ciągle wychodzą nowe. No, czym jest sekta? No, od łacińskiego słowa sekare, tak? Więc jej podstawową cechą jest to, takiej patologicznej grupy, że odcina swoich członków od świata zewnętrznego. Nie zawsze całkowicie, ale często, nawet jeśli ktoś nie żyje z taką sektą w sensie życia fizycznego, tak? W jednym domu, to potrafi odciąć ideowo. Odciąć od, prawda, znaczy nauczyć braku zaufania do całego świata zewnętrznego, do wszystkich innych ludzi, którzy nie należą do tej samej organizacji. I tutaj rzeczywiście w tym filmie to widać. Zacznijmy od, znaczy ja przytoczę kilka fragmentów, kilka wypowiedzi pana Kostowskiego, więc zacznijmy od pierwszego elementu. Ksiądz Kadziński kontrolował każdy najdrobniejszy aspekt życia wspólnoty, na przykład rodzaj obrusu na stole oraz życia poszczególnych jej członków. Robił awantury o to, że ktoś czytał książkę albo oglądał film bez jego pozwolenia. Wraz z radą wspólnoty decydował o tym, gdzie członkowie mogą podjąć pracę, jaki kierunek studiów rozpocząć oraz rozbijał i aranżował związki. Dom wspólnoty to quasi-zakon pełen przemocy, w którym nie można schronić się za żadnym prawem, ponieważ jest ono tworzone na bieżąco, zależnie od potrzeb i emocji pasterza oraz odpowiedzialnych, którym pasterz deleguje swoją absolutną władzę. No więc tu mamy rzeczywiście ewidentne cechy sekty. Ja nie chcąc zbyt wiele fragmentów przytaczać, to może teraz po prostu powiem, że tam część członków rzeczywiście prowadziła życie wspólne. Więc pytanie jest takie, czy w ogóle władze kościelne sobie z tego zdawały sprawę? Bo to nie jest tak, że nie można tworzyć tego rodzaju stowarzyszeń dla osób świeckich,
Natomiast no jednak wymaga się w kościele zatwierdzania tego typu rzeczy. To znaczy, powinien być biskup miejsca poinformowany, że ksiądz prowadzi tego typu działalność. Ksiądz powinien mieć na to osobne pozwolenie. Także to powinno być pod nadzorem. Jeżeli to było na terenie parafii, rozumiem, tam początkowo przynajmniej jest mowa o którejś parafii w Łomiankach, no to kwestia jest taka, czy w czasie wizytacji biskupich, które się odbywają regularnie po parafiach, ktoś do takiego domu wspólnoty w ogóle trafił. O tym nie ma mowy. Inna rzecz, która tutaj jakby może przesądzać o problemach z załatwieniem tej sprawy, jest taka, że no mogę powiedzieć, że mobbing jest dość powszechny w rozmaitych instytucjach i wspólnotach kościelnych. Mobbing jest we wspólnotach życia konsekrowanego. Myślę, że wielu kapłanów mogłoby opowiedzieć o takich mobbingowych zachowaniach swoich biskupów czy urzędników kurialnych, bo księży w Polsce poniża się w sposób absolutnie straszny. I kłopot może polegać na tym, że dla władz kościelnych opowieści o szkodach psychicznych, nawet jeśli są ewidentne, tak, czy nawet więcej niż psychicznych, no bo jeśli się decyduje, prawda, gdzie kto ma pracować, czy może pójść na studia, czy może, prawda, wziąć ślub, no to jest kompletna patologia. Natomiast takie szkody, można powiedzieć, że nie za bardzo zwykły wierny mógłby załatwić, na przykład w procesie cywilnym. Zobaczmy, przez jak długi czas ignorowano rzeczy pedofilskie w kościele. Prawda jest taka, że Kościół jako instytucja tak naprawdę boi się tylko wtedy, kiedy jakby może zostać osądzony z zewnątrz i kiedy będą się z tym wiązać na przykład no, poważne konsekwencje finansowe. We wspólnocie funkcjonowały grupy dzielenia, biorące swoją nazwę z ruchu oazowego. Była to jednak ich wypaczona, karykaturalna forma. Animator był kimś w rodzaju śledczego, który przesłuchiwał uczestników grupy i czasami narzucał decyzje życiowe. Oczywiście treść narzucanych rozwiązań była ustalana wcześniej z pasterzem. Wielokrotnie na grupach dzielenia zmuszano mnie do otwartości w opowiadaniu o swoich uczuciach i pragnieniach, a potem brutalnie atakowano za to, że są nieprawomyślne. No więc tutaj mamy ewidentną szkodę, i tu też chciałabym powiedzieć Państwu, którzy zechcą obejrzeć film pana Kostowskiego, że właściwie on o swoich szkodach mówi na końcu. I to jest takie, no, na początku właściwie są opowieści ogólne, natomiast te jego pretensje, jak najbardziej słuszne, to trzeba przyznać, są umieszczone w samej końcówce filmu. I to zachowanie, przepraszam, no to właśnie widać, tak, że najpierw go namawiano do tego, żeby opowiadał o swoim życiu wewnętrznym, a potem nim pomiatano. To niestety powtarza się jako schemat w bardzo wielu wspólnotach, które w ostatnich latach wzbudziły kontrowersje. On tam też w pewnym momencie opowiada, że właściwie jego pierwszy kontakt z księdzem Kadzińskim to był kontakt w konfesjonale, i co ciekawe, to było na parafii, no, normalna spowiedź w świątyni. Ksiądz Kadziński go namówił, żeby on przystąpił do spowiedzi generalnej u niego w jego prywatnym mieszkaniu. No to są właśnie takie rzeczy patologiczne, które nie powinny mieć miejsca. Spowiedź poza przestrzenią sakralną, poza miejscem, gdzie jest, prawda, Najświętszy Sakrament, gdzie jest ołtarz, przy którym wierny może się pomodlić, tak naprawdę w ogóle nie powinna mieć miejsca. Tylko w kościele już jest takie przyzwyczajenie duchowieństwa do tego, że oni mogą robić co chcą, że nikt na takie drobiazgi nie zwraca uwagi. A to jest de facto rzeczywiście, no jakby wyciąganie wiernego z kościoła. Robotnikom, którzy wybudowali wspólnotową kaplicę, nie zapłacił ostatniej raty za ich pracę. Była to kwota około 20 tysięcy złotych. Na jeszcze większą kwotę oszukał Marcina Dybowskiego. Dla osób, które nie wiedzą, kim jest pan Dybowski, jest to wydawca i właściciel księgarni patriotycznej Antyk. Tu mamy jakby kolejną kategorię oskarżeń, na które no, zapewne są jakieś dowody, czy też są świadkowie, bo nie sądzę, żeby pan Kostowski od tak po prostu to rzucał. No i tutaj już też biskup powinien być uczulony na tego rodzaju sytuacje, bo to jest poważna sprawa. Niezapłacenie, znaczy niewywiązanie się z zobowiązań wobec jakiejś firmy. Ksiądz Łukasz bardziej cenił towarzystwo mężczyzn we własnym łóżku. Na pewno CIK spali wielokrotnie z księdzem w jednym łóżku. Sposób, w jaki CIK dotykali, masowali i przytulali się do księdza Łukasza, jest w mojej ocenie kryptogejowski. Nigdy nie widziałem, żeby ludzie dotykali się w ten sposób w innym kontekście niż jako para damsko-męska. Nawet zadeklarowane pary homoseksualne nigdy nie pozwalały sobie w moim towarzystwie na okazywanie takiej zażyłości,
jaką K i C wyrażali wobec księdza. Więc tutaj na końcu mamy sprawy obyczajowe. Ja tylko przypomnę, że prawo kanoniczne przewiduje specjalne przepisy karzące duchownych za występki przeciwko szóstemu przykazaniu. I myślę, że jak się na te wszystkie zarzuty popatrzy, to warto sobie zdać sprawę, że w tym momencie biskup już powinien interweniować. To znaczy księdza Łukasza Kadzińskiego i drugiego księdza, który jest wymieniony w filmie, jeżeli rzeczywiście zarzuty tyczą się także drugiego kapłana, czyli księdza Jacka Gomulskiego, to wszystko powinno zostać wyjaśnione. Natomiast w związku z tymi manipulacjami, które były dokonywane i w których, rozumiem, obaj kapłani uczestniczyli, więc na przykład tworzenie tej sekciarskiej atmosfery, oni powinni być zawieszeni w tym momencie, pozbawieni, powiedzmy, że zawieszone powinno być ich prawo do spowiadania i do normalnego udziału w publicznym duszpasterstwie, czy prowadzenia publicznego duszpasterstwa. Ksiądz Łukasz Kadziński w tym momencie jest już na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To jest zresztą ciekawe, bo pan Kostowski wspomina o tym, że już było jedno upomnienie kanoniczne pod adresem księdza Kadzińskiego. I pytanie jest takie, czy ten transfer i ta praca na terenie innej diecezji nie jest związane z tym, że ksiądz chce zmienić swoją inkardynację. Bo oczywiście każdy kapłan diecezjalny czy zakonnik może zmienić, może przejść do zakonu, czy może zmienić diecezję. Natomiast oczywiście do tego jest konieczna zgoda odpowiednich władz kościelnych. Czasami jest tak, że jeśli kapłan sprawia różnego rodzaju problemy i skargi się powtarzają, no to po prostu przełożeni chcą się pozbyć takiego gorącego kartofla. Co więcej, potrafią wyrażać zgodę na taką zmianę, prawda, lokalizacji i nawet nie informować czy przełożonych, czy innego biskupa o tym, na czym tak naprawdę polega problem. Ciąg dalszy będzie jutro w Czerczologii. Jeżeli ktoś chciałby, że tak powiem, znaleźć odnośnik jak najszybciej, to pojawi się na Facebooku i na Twitterze i odnośniki do tych moich stron, do tych profili umieszczam w opisie filmu. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.